Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w naszej grze The Last of Us. Przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu oraz oczywiście komentowaniu. Natomiast musimy się tutaj dostać do Ellie. Przypominam, że żeśmy spadli w dół. No i teraz wchodzimy wyżej. Z tego miejsca żeśmy właśnie tutaj zakończyli, więc kontynuujemy. Zobaczmy, co tutaj jest. Wyciągnął, widzę od razu. O, tu mam amunicję. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Amunicja nam się bardzo przyda. Strzały do łuku może niekoniecznie. Woda w kibelku, no nie fajnie. O, tu coś jest? Nie, to cegła tylko. O, tu mamy warsztat. Najpierw zbierzmy może wszystkie rzeczy, które... Puchy. Które tutaj gdzieś pewnie będą porozrzucane, a dopiero potem przystąpimy do majsterkowania. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczonko. Jakieś stare pudła. O, taśma. Zobaczmy, czy coś możemy wytworzyć tak w międzyczasie. No niestety broni białej nie mamy. A szkoda, bo można by było wytworzyć sobie... No nic. Na razie tutaj więcej nie jesteśmy za bardzo w stanie nic zrobić. O, tu coś jest jeszcze. Bardzo dobrze. To nam się przyda do apteczki. Wytworzenia. Tu są jakieś kolejne drzwi, ale to już chyba jest dalej przejście. Więc na razie troszeczkę tutaj popracujmy. Do dzieła. A no właśnie, do dzieła. Co my możemy tutaj zrobić? Popatrzmy się. Kabura. No i tutaj zrobimy ten magazynek, który mnie cały czas męczył. Pojemność magazynka właśnie. 50 nakrętek wymaga, ale to się opłaca. Bo będziemy dzięki temu mogli oczywiście więcej amunicji przynosić. To jest szybkostrzelność, szybkość przeładowania i rozrzut. No, rozrzut zwiększymy sobie na pewno. Znaczy zmniejszymy, o może w ten sposób, żeby broń była bardziej celna. No i szybkostrzelność, bo to nam się też na pewno przyda. Tak. No, niech będzie szybkość przeładowania. Ciekaw jestem, co dokładnie Joel robi, ale... Nie pokazują tutaj nam. No i dobrze. W obrzynie to już by było chyba na tyle, co bym chciał udoskonalić. Tu może jeszcze byśmy odrobinę zainwestowali w tą szybkość przeładowania. 30 wymaga. Szybkostrzelność to już mamy maksimum. Dobrze, niech będzie. No i zostało nam 57 śrubek, słuchajcie, więc te 57 śrubek, wróćmy jeszcze do naszego obrzyna, bo to jeszcze nie jest do końca zmodyfikowane. I co tu możemy wziąć? No ten odrzut weźmiemy chyba. Tak, odrzut 30 niech będzie. O, dokręcił dwie śrubki i już jest, patrzcie.
Tego nam nie starczy, szybkość przodowania no nie starczy i tu nam nie starczy. No dobrze, no 27 zostało. Może jeszcze coś tam w międzyczasie sobie dozbieramy. W łuku można by było w kolejnej części zainwestować, ale na razie na... Nie starczy. No, będzie na pewno. Ale na razie póki co musimy mieć to, co mamy. Także przejdźmy dalej. Tutaj to było dobrze. No, nic przez specjalnie okno nie widać. O! Robi się! Mamy towarzystwo. Ugryzł cię? Ciśnie, a ciebie? Nie dzisiaj. Dobra, rozproszmy się i sprawdźmy, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś chujka. No. Weźmy to. Co to było? No właśnie, co to było? Uda nam się go załatwić po cichu? Nikogo więcej tu nie ma, dobra. Dobra, ten idzie tutaj. Mamy tu ciało! Rozproszyć się! Widzę go! Celado! Oj! Dobra. Dobra. Może mnie nie zobaczy, nie zobaczył. No i to był ostatni chyba. Koleś. Dobra. Czy jeszcze ktoś tu jest? Czy nikogo nie ma doma? Nikogo nie ma doma. Dobra. No to przeszukajmy w takim razie to pomieszczenie, bo może się okazać, że coś tutaj fajnego, ciekawego możemy pozyskać. Weźmy sobie ten kij. O, tam jakaś kartka jest, ale niestety nie możemy z tym nic zrobić. No tutaj nic nie widzę za bardzo, powiem wam. Butelka. No, ciasteczko nam się na pewno przyda. Tu jest jakieś pomieszczonko. O! Surki, surki. Niestety nie wszystko uda nam się wziąć. Szkoda. Szkoda. Tu jest jakaś lodówka, ale no niestety nieotwieralna. Zaraz zobaczmy, czy nie możemy czegoś wytworzyć, ale chyba nie. Chociaż nie, możemy, patrzcie. O, właśnie.
Tego było nam potrzeba. No dobra. Tu niestety i tak nic dalej nie weźmiemy. Ale już przynajmniej mamy jakąś tam broń. To jest jakiś bufet, stołówka chyba? Cegła, to nie. Oj, coś potrąciłem. Jakieś szkło. Tu są kasy fiskalne. Tak, to była jakaś restauracja. Albo coś w tym stylu. O, patrzcie. Kto by się spodziewał? Może i tu gdzieś będzie coś leżało. Trzeba to dobrze przeszukiwać, bo może się okazać, że na coś fajnego trafimy. Tu jest jakaś mównica. O, 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 o. Mamy drabinę, czyli tam możemy się dostać. Jak się domyślam, bo tu jej nie postawimy. Tu już żeśmy byli, nic nie było. No dobra. To bierzmy się w takim razie za tą drabinę. No i połóżmy ją jakoś tutaj. Cóż, tu już więcej nic nie znajdziemy. Tu jest jakaś woda, ale to płytkie. No dobra, wskakujemy. O, jakiś koleś. Oj, 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 oj. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchała mnie. Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel? Dokładnie. Musimy się zmywać. No to prowadź. No, trochę nieładnie się zachował. No, nawet nie tylko trochę. Tu coś jest napisane, zobaczmy. Sara, zabierz Dextera i Neville do swojej mamy. Neville, tu nie jest bezpiecznie. Jen, jest skreślone. Później dopisano na czerwono. Nie martw się, zajmiemy się nią. No dobrze. No Joel, ty trochę powiem wam, że mnie zaskoczył tym swoim niegrzecznym zachowaniem. No tak nie należy na pewno postępować. Ale cóż. W ogóle rozejrzyjmy się, czy tutaj coś się nie kryje. No chyba nie. Przynajmniej nic nie widać na radarze, chociaż ten radar, jak żeśmy już zauważyli, potrafi płatać figle. Tu jest ta część na górze, co była. Oczywiście rozglądamy się na prawo i na lewo. Może czekaj tu, okej?
Jasne, da się przejść. Nigdzie się nie wybieram. Cegła. Ale środki już nam się na pewno przydadzą. Właśnie. Komiks dla Joel. Dla... nie dla Joel, tylko dla Eli. Dziki światło gwiazd. Akrecja. Wróćmy. No, tu jest jakieś tam streszczenie, jeżeli ktoś ma ochotę, niech sobie przeczyta. A my, co by nie tracić czasu, lecimy dalej. To jest na fulla. No i chyba tyle. Nic nie widzimy, natomiast może coś tutaj uda nam się ulepszyć. Może sobie zażyjmy tej apteczki, ja wiem, sam nie wiem. No dobra, zażyjmy apteczki. Niech będzie. To jedno dotworzymy. Dobra. I tutaj dobierzemy sobie szmatkę. Szmatkę żeśmy wzięli, czyli możemy jeszcze wodę gdzieś spotkamy. Dotankować, dobrze. Więcej nic tutaj nie uda się. No okej. Tu nic nie mamy. Cegła. Eli siedzi, czeka. O, słyszę dżunglę. Wysoko. Musimy się stąd wydostać i znaleźć most. Powiedz tylko, gdzie iść. Za stary się na to robię. Tu coś mamy, albo i nie. Niestety puchy. Ale tu kibelek może skrywać jakieś skarby. Wbrew pozorom. O, lusterko nawet. Nie tutaj, tutaj nie ma, tutaj też chyba pusto. Z toalety skorzystać jakoś nie bardzo może. O, proszę! Mamy nóż. Tylko niestety nie mogę go wziąć, bo mamy już pełno. Szkoda, kurczę, bo nóż jest takim elementem, który się zawsze przydaje. No ale widzicie, sami widzicie. Gra nam nie ułatwia. No tutaj przejdźmy, może coś będzie. Nie ma nic. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też puchy. Tutaj... no niestety nie. O! A tutaj widzicie, mamy nieśmiertelnik. Zobaczmy. Kolby Red. Kolby Reed. 232. No dobrze. Chowamy. Woda była, ale zaraz weźmiemy. Tu nic więcej nie ma i szmatka jest. Dobrze. Czyli możemy sobie apteczkę z tego już zbudować. Zobaczmy, jak to wygląda dokładnie. Już mamy materiały, dobrze, ale lecimy dalej. Tu są telefony.
Jeszcze się rozejrzę. Czy tu coś się nie kryje, ale nie. Tu wygląda na to, że jest czysto. Jest dosyć tak podejrzanie, bo jest cicho też. Ale no cóż. O, amunicja. Tylko niestety nie ta, którą byśmy potrzebowali. O, pianinko. Tylko coś ma dziwnie jakoś z tymi klawiszami. Tutaj, po prawej stronie. Coś ktoś chyba niezbyt dobrze mu wyszło. Ja się jeszcze rozglądam, bo w tych gablościankach, czy tam jak to się nazywa, można czasami coś upolować, ale nie tym razem, tak jak mówię. Niestety nie tym razem. Tu jeszcze zajrzymy. Nie, szuflady są nieotwieralne. Zobaczmy, czy tu coś jest. Dobrze jest się raz na jakiś czas rozejrzeć. Ale akurat cisza, spokój. Okej. Tu jest jakaś szafka, ale to gaśnica. O! To jest jakaś sala teatralna chyba. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Wydaje mi się, że tutaj się odbywały jakieś pokazy. Bo patrzcie, jest niby widownia w takie fajne stoły tutaj. No wysoki... Co tu pisało? Może tu jakiś ślub się odbywał? Tu orkiestra grała? No nie wiem. Jak wiecie, to ewentualnie lub domyślacie się, to napiszcie mi proszę w komentarzach. O! Mamy wodę! Na co? To tło fotograficzne. Ludzie robili sobie przed nim zdjęcia. Tak, wiem, co to jest. No dobra. Coś ci chodzi po głowie, Eli? To nie jest tak, że cię nie posłuchałam wtedy. Po prostu długo nie wracałeś. Myślałam, że ci się coś stało. Nieważne, co sobie myślałaś. Masz mnie słuchać. No wiem, ale... Dobra, nieważne. No, ale dzięki niej... No chyba udało się przeżyć, bo gdyby nie ona, no to nie wiem, jak to by się skończyło. Troszeczkę tutaj mi się wydaje, że Joel... No, niesprawiedliwie do niej podchodzi, mówiąc w ten sposób. No, wiadomo, że się powinna słuchać, natomiast... No, wyszło to mu przecież na dobre. Napiszcie proszę, co na ten temat sądzicie, bo to jest takie, no... Wydaje mi się, z lekka kontrowersyjne, co on mówi. A może macie inne zdanie jeszcze na ten temat? Bardzo ciekawy jestem, jak podchodzicie do tego zagadnienia. Także jeżeli... Będziecie mieli wolną chwilę, a mam nadzieję, że takowa się znajdzie, to... Skrobnijcie proszę parę słów. No. Tutaj już więcej nic nie znajdziemy chyba po tej stronie. Może tu jeszcze coś? Tu jedzonko jakieś pewnie pyszne było. To są takie naczynia, w których jest utrzymywany dłuższy czas ciepło. Pamiętam, jak ona się nazywała, zapomniałem. Jak mi się przypomni, to wam powiem. A może wy wiecie? Jak wiecie, to oczywiście też napiszcie. Bemary, o, bemary, bemar. Tu mamy gitarę, której niestety nie możemy zobaczyć. Perkusja. Czyli tak, tutaj orkiestra występowała. Na perkusji też nie możemy zagrać. No szkoda, kurczę, że tu autorzy gry nas tak troszeczkę ograniczają. Tu mamy... Może ten fortepian się fortepian, nada. Właśnie. No coś nie bardzo mu ta gra wychodzi. Szkoda, bo no, gdyby była taka możliwość, to chętnie bym coś tam... Okej. Ule, to cholerstwo jest cięższe niż myślałem. Pomożesz mi? Jesteś pewien, że mam to zrobić?
Eli. A teraz pchaj. Pchaj! Okej. Mocniej! Jak? Chodźmy. Chyba się udało. Jeszcze tej kolumnie głośnikowej się przyjrzę. Wysokotonowy i niskotonowy. No dobra. Hyc! Hyc! Okej. Eli! Zaproszenie wysyłać mamy? Chodź tutaj. Do nas. No, idzie. Ładnie to wszystko tu wygląda. Żyrandole, trochę pokrzywione, ale... Tu możemy zeskoczyć w razie co. Kolejna sala. Czyli stąd mieli widok na... No... Fajna koncepcja. Zajrzyjmy do Bemarów. Puste oczywiście, wszystko zostało opróżnione, widzę. No niestety tutaj tego też nie weźmiemy, a szkoda. Ale może by się udało skoczyć za bar? O, tędy przejście jest, dobrze. Tu mamy butelkę z benzyną. Niestety nie do wzięcia, bo też już mamy tego pełno. Zwykła butelka. Liczyłem na jakieś śrubki, nakrętki. Ale nie tym razem chyba. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu jesteśmy na jakimś balkonie. Tu są puchy. Tu nikogo nie ma. Tu też jest czysto. No dobra. Skoro tak, to chodźmy. Jeszcze nie wrócili. Muszę sprawdzić. Chodź tu, głowa nisko. No dobra, zeskoczę tam teraz i zrobię przejście. A co ze mną? Zostaniesz tutaj. Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc. Pozwolę ci. Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać. Poradzisz sobie z tym? Wiesz, no niby już kiedyś strzelałam, ale tylko do szczurów. Do szczurów? Z wiatrówki. Cóż, to działa całkiem podobnie. Podnieś broń. Uważaj, Bar. Teraz musisz ją mocno oprzeć, bo to ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka, okay, którą trzymałaś w rękach. Teraz odciągnij zamek. Musisz złapać tutaj. Zabezpiecz. Okej. Okay. Kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Jasne? Zrozumiałam. Dobra. I żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem. No nareszcie. Proszę bardzo. Dupek powinien wiedzieć, że jak się kradnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci to na sucho. Mam rację? Ja zrobiłbym... Wszyscy nie żyją! Kurwa, wszyscy nie żyją! Co on pieprzy? Oddychaj głęboko! Kto nie żyje? Cała ekipa, 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich! W mordę. Rozmawiałeś z szefem? Tak. Wszyscy mają zostać na miejscach. Pilnujcie bramy! Słyszeliście, co powiedział? Przeszukać teren! Nie przepuszczać nikogo! To chyba o nas mowa. Coś mi się wydaje, no. Obu się mylił. Po śmierci ekipy?
Turyści nie mogli załatwić całej ekipy. A jeśli to zrobili, może wojsko wraca? Nie wygłupiaj się. Wojsko ma w dupie to miejsce. Według mnie jacyś turyści po prostu mieli szczęście. Znajdziemy. Zawsze ich znajdujemy. Obyś miał rację. No dobra, zacznijmy od tamtego chyba. Tego najpierw załatwimy. Rozglądam się oczywiście szybko, czy ktoś mnie nie widzi. Ale nie. Dobrze. Tu jest kolejny idzie, ale on idzie na górę. Tu jakiś też tam dalej jest. Zaraz zobaczymy. Dobra. Chodźmy na górę za tym jednym, który poszedł. Jest przed nami, patrzcie. Po co on w masce? Nie do końca wiem. O, amunicja. Tego było nam potrzeba. No i batonik jest, ale batonika oczywiście nie zjemy, bo mamy pełną energię. Energia jest full. Tutaj u góry mamy zagrodzone. Tu jest Eli nasza. A tam ktoś się skrył. O, patrzcie, tu jest jeden gość. Dobra. Dobra, poszedł dalej. Chodźmy w takim razie. Czy on tu coś miał, czy nie miał? Nie miał. Skoro jesteśmy tutaj, to może by wartało zeskoczyć. Właśnie. O to chodziło. No, przy okazji jakieś tam rzeczy dodatkowe. Kurwa mać! Brać ich! Aj! Dobra. Okej, ruszacie! Jasne! Dobra. Kolejny. O, jeszcze ich sporo jest. Mam go, mam go. Nie masz, nie masz. Ty sobie wskoczymy. Mam go!
No nie! Kurwy syn! Oj! No niestety. Nie udało się. Czyli zaczynamy od tego momentu, gdzie żeśmy tutaj zeskoczyli z tej ciężarówki. Nas gra przeniosła. Zobaczmy, czy jeszcze tu coś możemy zebrać. Nie. Oj, 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 żeby ktoś nas tutaj nie dojrzał. Dobra. Dobra. Osłaniaj mnie, wychodzę! Osłaniam cię! Snajper! Padnij! Oj. Kurczę, nie mogę w niego pocelować. Jesteś martwy, dupko. A stąd jeszcze celuję, dobra. Zażyjmy sobie apteczkę. Dobra. Oj! Dobra. Osłaniasz mnie, ruszam! Jasne, osłaniam cię! Coś, nie mogę tej broni przełączyć. O, przełącza się, dobra. Jeszcze dwóch jest chyba. Albo trzech. Ten jest bez broni. Mam go! Jesteś martwy, dupku! Dobra, ten jest załatwiony. Teraz może ja bym zmienił... A, tu jeszcze dwóch jest. Dobra. Przejdźmy sobie po cichutku. Co tu? Siedzi tam? Dobra. Czyli dwóch ich jeszcze jest, z tego co słyszę po gadce. Gdzie jesteś, parszywy gnoju? Hej, widzisz go? Tu nie ma. A my sobie przy okazji przeszukamy co nieco. Nie ma go. Tych dwóch jest tutaj. Dobra, to ich może zejdziemy od tyłu. To był. Pięknie. Co jest? Dobra. Tu jeszcze jeden jest.
Dobra. Apteczka, szybko apteczka. Dobra, chodźcie na dół. Wszyscy. Trochę nas to kosztowało energii, zdrowia i amunicji. No i jak? Dam ci coś. Bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej. No, akcja udana w sumie. Przeżyliśmy. Jest zabezpieczony. Wiesz, jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj. To nie jest zabawka. Musisz uszanować. Joel, będę uważał. Okej. Okay. Dobra. Wyleczmy się. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkamy, no ale pewności takiej nie ma. Więc... na razie przeszukajmy teren. Batonik zawsze się przyda. Tu możemy mieć jakieś surowce. O, coś tu było, coś było. Jakiś notes, przeczytajmy. Nie potrzebujemy świetlików. Zgadza się, to oni rozpoczęli walkę, ale to my odwaliliśmy całą ciężką robotę. To naszą krwią spłynęły ulice. Nie zgadzam się na przeniesienie konfliktu do innych miast. One same muszą wywalczyć swoją niezależność i na pewno nie będę przyjmował rozkazów od jakiegoś świetlika z drugiego końca kraju. Proponuję pozbyć się ich, zanim ustaną walki. To jest nasze miasto, to są nasi obywatele. Dlaczego ktoś inny miałby sprawować rządy? Okej. Okay. Czy coś tu jeszcze mamy? No nie widać więcej żadnych ciekawostek. O, tu mamy wodę. Szmatkę do apteczki, super. Kolejny batonik. O, nożyczki. To nam się bardzo przyda. No i rozwalone samochody, a koło samochodów często i gęsto są jakieś śrubki. Ale niestety nie tym razem, nie tym razem. Tutaj coś mi błyskało, albo mi się wydawało, nie. Jakieś złudzenie. No dobra, chodźmy dalej. Tutaj na górę wejdziemy jeszcze. Żeby czegoś nie ominąć. Tu jest to przejście. Tu jest batonik, ale już mamy full energię. Więc nie wiem, czy nam potrzebne.
O, tu żeśmy zeskoczyli, myślałem, że skoczy na ten mostek, no ale dobra. Możemy przejść też tędy. I tu się co nieco rozejrzeć. Ale widzę, że pustawo. Dobra. I tu jest ta część już za tym. Nic, jeszcze przejdziemy na górę. Raz. O! Ale przejdziemy jeszcze na górę, bo tam być może na górze właśnie w tej drugiej części coś się kryło. Już nie pamiętam. Ale sprawdzić nie zaszkodzi oczywiście. I właśnie o tą część tutaj chodzi. Tu jest pusto, tu jest pusto. Oj, tam coś jest jeszcze, jakieś pomieszczenie. Tylko jak się tam dostać, patrzcie. Wskazówka, podnieść drzwi, aby móc wyjść. No na razie to ja bym chciał tutaj się jeszcze odrobinkę rozejrzeć, niż wychodzić. Tu mamy jakiś... Tam się da przeskoczyć, czy nie? No niestety chyba nie. Bo on o tamtej bramie mówił nam system podpowiedzi. To przed nami co jest? Zerknijmy. Może akurat coś... Oj! Coś tu było? Nie. To wskazuje nam tylko odnośnie tych drzwi. Szkoda. Muchy. No nie ma tu więcej nic. Dobra, podnosimy te drzwi zatem. No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. No masz. Czekaj. Tak. Już. Okej. Dobrze kombinujesz. No dobra, jesteśmy po drugiej stronie, ale dalsza część będzie już w kolejnym odcinku. To ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do oglądania, subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i czego sobie jeszcze tam życzycie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!